Cześć, witam Was bardzo serdecznie w odcinku z FIFA Mobile na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pogramy sobie trochę w evencie Carnival oraz trochę w Division Rivals. A na początku pokażę mój skład, bo trochę sobie wzmocniłem mój skład, bo pograłem trochę w tym evencie, jak widzicie. Zdobyłem Ibaneza na środek obrony oraz Pau Torresa. No i jeszcze będę chciał zdobyć bramkarza Millera w tym evencie Carnival, więc okej, przejdziemy sobie, zagramy parę ćwiczeń. No i później przejdziemy do meczu w Division Rivals. Właśnie pokażę jeszcze, którego zawodnika chcę wziąć, i za 7 godzin będzie dostęp tutaj region Niemiec, będzie można tutaj odbierać te karty, no i będę chciał wziąć tego Millera na bramkę. Bo też chciałbym wzmocnić pozycję bramkarza, no i myślę, że też może jeszcze uda się trochę podnieść ocenę składu. No okej, przejdziemy teraz do wykonania paru ćwiczeń. Więc okej, mamy tutaj kilka ćwiczeń do wyboru. Może na początku wybierzmy sobie to ćwiczenie. Jest to akurat dosyć proste ćwiczenie, więc myślę, że nie powinno być problemu. Ok, tutaj musimy odbierać piłkę przeciwnikom i jest to, jak widzicie, bardzo proste ćwiczenie. Tutaj odebrałem piłkę, chociaż rywal odzyskał ją. Więc zobaczmy, czy uda się jeszcze odebrać. Niestety nie udało się. Chociaż tu często wystarczy tylko przytrzymywać ten zielony przycisk i zawodnik automatycznie doskakuje do rywala i odbiera mu piłkę. Ach, nie chciał wybić. Ja chciałem wybić piłkę, a właściwie czasami nie chcę wybić, jak tak mnie nacisnął rywal, ale okej. Teraz mamy kolejnego zawodnika. Teraz chyba spróbuję ślizgiem odebrać. I okej, mamy odbiór piłki. Jest kolejny zawodnik. I tym razem akurat udało się bez problemu odebrać piłkę. Okej, zbiorę sobie tutaj monetę. Dostanę za to dodatkowe punkty i okej, kolejny zawodnik. No i okej, udało się wykonać to ćwiczenie. Okej, zobaczmy, jakie są kolejne zadania. A może sobie to zadanie wykonam. Okej, to jest ćwiczenie na rzuty karne, więc jest ono całkiem proste, więc okej, celuję sobie tutaj w lewy górny róg i mamy pierwszą tarczę trafioną. Okej, poczekam chwilę i znowu wyceluję sobie w lewy róg i uderzenie i kolejna tarcza trafiona. Okej, kolejny strzał. I mamy kolejną tarczę trafioną. Tutaj trzeba odpowiednio wyczekać, aż tutaj pojawią się te tarcze i trzeba chwilę wcześniej już wycelować. Okej, i uderzę sobie, nie wiem, czy nie będzie za mocno, zobaczmy. A nie, udało się trafić tarczę, okej. A spróbuję może teraz po ziemi uderzyć, chociaż chyba pójdzie w górę i tak. A nie, no jak było po ziemi, ale niestety nie trafiłem tarczy. A teraz same te obrócone tarcze są. Okej, uderzę może jakoś po ziemi tutaj. A i było blisko, ale okej. Mamy ostatnią próbę, nawet uderzę, bo i tak mam wykonane ćwiczenie, więc sobie po prostu uderzę. No i okej, mamy wykonane kolejne ćwiczenie. Dostaję tutaj oczywiście te punkty. No okej, przejdziemy jeszcze do jednego ćwiczenia. Zobaczymy, może weźmiemy sobie to ćwiczenie. Okej, widzicie, jest to bardzo proste ćwiczenie, tutaj trzeba biec i uderzać w te tarcze, więc okej, sobie uderzymy i mamy pierwszą tarczę zaliczoną. Ciekawe, czy mogę z dystansu uderzyć. O, też mogę i to bardzo ładnie, tutaj praktycznie samo okienko poleciała piłka, więc okej, uderzmy sobie jeszcze raz i tym razem nie udało się trafić w tarczę. Okej, spróbujmy jeszcze raz, uderzenie. Jest gol, ale niestety nie ma trafienia w tarczę, więc trochę sobie podbiegnę. I uderzę i mamy kolejną tarczę. Okej, kolejny strzał, uderzenie. I jest kolejna tarcza strącona. Nawet udało się zrobić to ćwiczenie na 3 gwiazdki, więc okej. Odbiorę sobie tutaj nagrodę, no i przejdziemy teraz do zagrania w Division Rivals. Jeszcze sobie nagrodę odbiorę. I zaraz przejdziemy do Division Rivals. Okej, wyszukajmy pierwszego przeciwnika. Okej, mamy pierwszego rywala na dzisiaj i zobaczymy, jaki będzie miał skład. To oczywiście mój zespół. Zobaczmy na skład rywala, no jak widzicie, wygląda następująco, no i to jest potężny zespół. Więc tu raczej pewnie będzie porażka, tutaj przeciwnik ma
bardzo wysoki overall, no i dodatkowo ma jeszcze więcej zgrania, więc tu raczej będzie porażka. Chociaż ciekawe, że rywal z takim potężnym składem gra na podobnym poziomie co ja ma. Poziom tych fanów. Okej, może coś się uda ugrać, ale raczej będzie ciężko. Zobaczmy z Mbappe, chociaż mamy okazję na pierwszą bramkę, uderzenie. Jest gol, 1-0, więc... Zobaczmy, na razie udało się zdobyć bramkę, ale zaraz pewnie rywal dostanie kilka świetnych okazji i już uda mu się zdobyć parę bramek. Okej, zobaczmy z Griezmann na skrzydle, wbiegniemy sobie w pole karne, rywal gna się bez bramki. No teraz to się może zmienić, chociaż zobaczmy, mamy gola, 2-0. Może uda się pokonać takiego rywala, zobaczmy Griezmann. Jest 3-1, okej, więc może uda się pokonać taki potężny skład. Teraz to jest słabe podanie, no i oczywiście rywal strzelił gola, no. Jednak pewnie ma o wiele lepsze okazje i dlatego jest mu łatwiej, już mamy remis, niestety. No niestety runaj na 4-3 i już przegrywam, no ale jednak to było do przewidzenia, że rywal wygra ten mecz, bo ma o wiele lepszy skład. A zobaczmy, jeszcze walczymy z Mbappe i mamy 4-5. Niestety strata, no jednak rywal ma zdecydowaną przewagę, jeśli chodzi o skład, no i mamy teraz atak przeciwnika, więc musimy go powstrzymać i okej. Teraz mamy rzut wolny, więc może będzie jakaś okazja do zdobycia bramki, uderzmy sobie, ale będzie za mocno chyba. Niestety za mocno. A szkoda, by była to świetna okazja do zdobycia gola. No teraz mamy przejęcie po stronie przeciwnika, ale zobaczmy, z Griezmann. Biega tu Mbappe, no i w sumie to była szansa na remis. Gdybym trafił ten strzał z rzutu wolnego i tutaj wykorzystał tę sytuację, no to mógł być remis. No okej, mamy koniec spotkania, niestety przegram to, ale i tak patrząc na to, jaki skład miał mój rywal, a jaki skład ja miałem, no to jednak i tak całkiem niezły mecz. Okej, więc gramy sobie jeszcze jedno spotkanie. Więc wyszukajmy kolejnego rywala i mam nadzieję, że teraz trafimy na jakiś słabszy skład. Okej, mamy kolejnego rywala, no i ten rywal już ma zdecydowanie słabszy skład niż ten poprzedni, ale i tak jest on dosyć zbliżonym poziomem do mojego. Więc to może być też całkiem fajne i wyrównane spotkanie. Więc okej, rozpoczynajmy. Na początku sobie tutaj wybiję piłkę, żeby mieć lepsze okazje na początku. Okej, mamy sytuację tutaj całkiem dobrą, jest Marco Reus. Okej, zobaczmy, mamy zejście w pole karne, niestety strata i rywal zdobywa bramkę. Ale teraz mamy świetną okazję, jest Griezmann. Podajmy sobie tutaj do Mbappe, uderzenie. Jest gol, pięknie, mamy 1-1. Teraz kolejna okazja, zobaczmy, z Herrera na skrzydle. Podajmy sobie w pole karne, jest Griezmann. Okej, uderzenie. Jest gol, 2-1. Niestety rywal też strzelił bramkę, ale zobaczmy, jest Griezmann. Kolejna świetna okazja, jest gol, 3-2. Niestety rywal znowu wyrównał. Teraz zobaczmy, jest Blas. Wchodzi w pole karne, uderzenie. Strzał, jest gol, 4-4, no to jest bardzo wyrównane spotkanie, znowu Blas. Uderzenie chyba będzie za mocno, ale jeszcze Reus dobija. Jest gol, 5-4, no i oczywiście rywal wyrównał. Zobaczmy, niestety mamy stratę, teraz nie udało się wykorzystać tej okazji. I teraz Andrera pędzi na bramkę. Jest Mbappe. Zobaczmy uderzenie Mbappe za pola karnego i nie ma gola, jak on tego nie trafił. Teraz Blas, uderzenie i jest gol, 6-5. Niepotrzebnie te parę sytuacji zmarnowałem, bo jednak tutaj to spotkanie jest do wygrania, ale zobaczmy, może uda się jeszcze tutaj wygrać. Na razie rywal nic nie strzelił, ale zobaczmy. Jest Mbappe w polu karnym, uderzenie. No i tu musi być bramka i tak jest, mamy gola, 7-5. Teraz Blas, uderzenie zza pola karnego i piękny strzał Francuza. Okej, no i to raczej spotkanie już jest wygrane, mamy 8-5. Zobaczmy jeszcze Griezmann. Mamy stracenie jeszcze, udało się odzyskać piłkę Reus. I 9-5, już podwyższyliśmy prowadzenie. Okej, już na koniec sobie odbiorę tej nagrodę, no i będziemy zaraz kończyć. Więc okej, odbieram sobie tej nagrodę. O, no ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mi kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.